Po wielu latach starań kolej na stałe połączy Gliwice z Rybnikiem. Dzisiaj koleje śląskie kursują na tej trasie tylko w weekendy. Mieszkańcy w końcu doczekają się codziennego rozkładowego połączenia. Teraz w dzień powszedni podróż pociągiem z Gliwic do Rybnika zajmuje ponad 1,5 godziny i odbywa się z przesiadką w Katowicach. Od czerwca ma być zdecydowanie krócej i bez przesiadek. Łukasz Kądziałka. Pociąg osobowy S71 do stacji Bochum. Na razie komunikaty o odjeździe pociągu do Gliwic są na stacji w Rybniku bardzo sporadyczne. Pociągi kursują pomiędzy tymi miastami tylko 2 razy w tygodniu, w weekendy. Jednak wiadomo już, że niebawem częściej będzie słychać takie zapowiedzi. Mieszkańcy starali się o to od 2018 roku. Myślę, że no ponad 100 pism samych w sprawie tego połączenia przez Knurów tutaj zostało wysłanych. Teraz pociągi pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem przez Przyszowice, Knurów i Leszczyny jadą tylko 2. Kubalonka do Wisły i Salmopol do Żywca. To wyłącznie turystyczne połączenia, jednak od 9 czerwca mają kursować codziennie 4 pary pociągów, czyli 8 w ciągu doby. To niewiele i żeby oferta była sensowna, musi być ich więcej. To byłoby minimum 8-10 par. Natomiast z tego co wiem, w tej chwili na szlaku pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem będą jeszcze do końca sierpnia trwały prace modernizacyjne. Jak zapowiadają koleje śląskie, połączeń będzie więcej, ale po wakacjach. Przy kolejnym rozkładzie zamknięciowym, który będzie we wrześniu, tych par uruchomimy 9. To jest znacząca ilość, bo to jest 18 pociągów w ciągu doby. Na razie przewoźnik nie podał rozkładu jazdy, ale ma być on opublikowany niebawem. Wiadomo już, że w grudniu pociągów będzie jeszcze więcej, a część z nich będzie kursowała w wydłużonej relacji do Wodzisławia Śląskiego lub Raciborza.